Dzień dobry. Dzień dobry. Piotrek, Przemek, Nesmuk. Od Pablo Custom Knives. Zapraszamy. Słuchajcie, dostał nam się w ręce od jednego z naszych widzów nóż spod ręki Pablo Custom Knives Nesmuk. Nesmuk ostatnio popularny kształt, nie? No, odkąd wyszła książka Nesmuk, to Nesmuk stał się popularnym Nesmukiem. Nesmuk stał się popularnym Nesmukiem. Słuchajcie, trochę o Nesmuku. NCV1, czyli 80 CRV2, oliwka. Przekładki, szczerze wam powiem, nie wiem, z czego są zrobione. Piny mosiężne 6 mm, przelotka również 6 mm. To jest jakaś, podejrzewam, też jakiś... Bordowy G10? Tak, no coś tam jest na tych przekładkach. Do tego mamy Fileworka. Firework. Nesmuk dużawy, nawet nie wiem, zaraz zobaczymy, ile on ma tutaj wymiarów, bo... No, 12 może mieć. 11. No, może mieć. No. No. Poluzujemy śrubkę. Kawał nesmuczyska. No. Kawał nesmuka. 12,5, dobrze widzę. No, prawie 13. Nawet mógłbym powiedzieć, że 13. 13 cm. Rękojeści mamy 11,3. Grubości? Chyba czwórka, już nie mylę, zaraz zobaczymy. Tak, 4 mm. Odłożymy sobie suchmiarkę. Słuchajcie, jest agresywny niemiłosiernie. Nawet jak na NCV1. Ale my już doszliśmy do wniosku, no, że kształt Nesmuka chce ciąć. Tak, bo on cały czas idzie tak. Przez całość. On cały czas idzie po długości tego brzuszka i on ma taką ochotę ciąć. O, natomiast jeżeli chodzi o Pablo, bo rozmawiałem z Pablo, oczywiście jak dostałem ten nóż, odezwałem się do Pablo, pogadaliśmy sobie. I wiem, że jak robił ten nóż, to miał problemy ze sprzętem, bo do szlifierki, bodaj, że z tego co nie wiem, mówił, że nie miał falownika i strasznie mu... Szarpała? Nie, wiesz co, paliła mu po prostu, wiesz, nagrzewała strasznie. Dlatego, że pytałem się go o ten szlif, który nie, no powiedzmy, nie należy do najrówniejszych, tak? Kubuś? No. Nie należy do najrówniejszych. Nie, no jest wiesz, jest niedociągnięty. No jest... Ale Pablo właśnie mówił, że on informował o tym bodajże Piotrka, który jest właścicielem tego noża, że, tak, że no, ma tutaj parę wad ze względu między innymi właśnie na to, że, no, że mam niedobory w sprzęcie trochę, tak? Więc mnie o tym poinformował, że no to wyszło niestety ze względu na właśnie na sprzęt. Ogólnie nóż, to jest ciekawostka dla mnie, bo na głowni znalazłbym parę takich niedociągnięć. Na przykład na jelcu, widzisz, tutaj on starał się go zaokrąglić. Ale nie zaokrąglił, no tak widać. No. Jest takich parę... Paski są takie porobione. Tak, parę takich niedociągnięć. Natomiast jeżeli patrzymy na rękojeść, to tu praca jest wykonana idealnie. Rękojeści są równe.
Rękojeści są bardzo ładnie spasowane, bardzo ładnie wyszlifowane, spolerowane. Piny nie wystają, niech, wiesz, nie... No drewno pracuje, no to jest jak gdyby jasne, ale wiesz, no ale to... Rękojeść jest wykonana... Na pierwszy rzut oka, jak zobaczyłem ten nóż, to w ogóle nie współmiernie do głowni. Mhm. Natomiast rozmawiałem z Pablo i właśnie mówił o sprzęcie i o tym, że troszeczkę tam nie domaga. Wiadomo, NCV1, stal znana i raczej dobra. Bardzo popularna stal. Tak, raczej dobra, raczej dobrze trzyma ostrość, jest agresywna, więc nie ma co się przyczepić. Oglądałem noże Pablo, bardzo ładne, możecie sobie wejść do niego na Facebooka, tam gdzieś pewnie link damy pod filmem. Mhm. Bardzo, bardzo ładnie wychodzą mu te noże. Mam nadzieję, że troszeczkę uzupełnił tam sobie sprzęt, który mu brakował. Super wykonane. Znaczy generalnie i filework. Widać, że chłopak jak gdyby tak podchodzi do tego też nie na odpierdol, tylko wkłada ileś tam roboty w to wykonanie. Jakoś widzę, że zaraz coś przeczuwam, że coś sobie zrobisz. Nic sobie nie zrobię. Podoba mi się ten nóż. No fajny, tylko ciężki, duży, taki duży ten Nesmuk, nie? Ale wiesz, czy on mi się kojarzy? No. On mi się kojarzy z takim traperskim narzędziem. Ładnie wykonanym, ręcznie zrobionym narzędziem dla trapera, takiego bushcraftera. Trapera, bushcraftera. Naprawdę mi się podoba, powiem ci, kurczę. Jest inny niż dominowe Nesmuki, ale tak, podoba mi się. To jest inny styl zupełnie, jak Nesmuki od Domina. Natomiast tak, i pewność robi swoją, tak? No naprawdę, jest nożem takim pewnym. To jest pancerny nóż, no słuchaj, no 4 mm NCV1, w nie za długim, wiesz. Rękojeść jest dla mnie idealna. Do naszej ręki. Tak, no. Ale podejrzewam, że jak ktoś by miał dużą rękę, to może być ciutka, mogłaby być za mała, ale dla mnie jest po prostu idealna. Rękojeść jest wykonana super. Pan wykałaczkę życzył? Nie, dziękuję. I naprawdę podoba mi się. Z chęcią bym coś jeszcze dostał do testów Pablo, albo coś bym tam się pobawił innymi produktami. To jest taki custom do roboty. Podoba mi się to. No, fajny jest. To też mi się podoba. I rzeczywiście nie strach go tam, wiesz. To nie jest do rąbania nóż. Chociaż już by coś przerąbał. No, szpilkę sobie nim zrobisz, jakiś ruszcik czy no, coś. No wiesz, on i tutaj powinien mieć... Z gałązek sobie, wiesz, oczyścić. Taki, no nie, do obozu super, naprawdę zrobi większość roboty. Oczywiście to jest Nesmuk, więc nie zrobi każdej roboty i to wam gwarant daję, bo Nesmuk wbrew pozorom nie jest idealnym kształtem głowni. Ale jest zdecydowanie do prac obozowych jest bardzo dobry. Akuratny jest, no. Tak, nie wszystko się da zrobić, nie? Natomiast jest naprawdę i ta głownia, ten kształt głowni sprawia, że ta głownia jest ciężkawa, no, więc ona... No właśnie będzie ciężka, no ale kurczę, no ale ile razy my batonujemy nożem, jak rzadko, idziemy do lasu? No. Rzadko, do testu w większości. Natomiast tak, żebyśmy, no siekierę mamy, piłę, topki, ogrzeba, nóż, łochać. Ale bardzo fajnie się nim i pracuje i jest taki bardzo, bardzo ergonomiczny do pracy. Podoba mi się. Chce mu się, wiesz. No, chce mu się robić. Podoba mi się rękojeść. Strasznie mi się podoba rękojeść. Pomimo, że ja jakoś nie jestem takim zwolennikiem jasnego drewna, bo nie jestem, ale ta rękojeść mi się bardzo podoba. Jest, kurczę, bardzo, bardzo ładna. I jest jeszcze jedna rzecz, co do której mam pewne kontrowersje. Uber pancerna pochwa. Tak, to jest pochwa od Pablo. Pablo w ogóle ma taki styl, więc jak gdyby to nie jest kwestia tego, że on tu wykonał coś innego niż wykonuje na co dzień. Nie jest to pochwa w moim stylu. Wolę jak nóż wchodzi w pochwę i nie trzeba go zapinać. To jest jak gdyby pierwsza podstawowa rzecz. Druga rzecz, samą pochwą i szłoby kogoś tam utłuc, bo jest... Nie pamiętam, to jest 4 mm skóra, czy 6 mm, w ogóle kurde strasznie pancerna, no. Masz suchmiarkę, możesz zmieścić. Właśnie mogę zmieścić. Kurde, fajnie, naprawdę podoba mi się ten nożyk. 4. Jest bardzo pancerna, bardzo pancernie wykonana. Na pewno będzie służyła przez 6 pokoleń albo dłużej, tak? Natomiast niestety nie jest w moim stylu. No. Natomiast jest wykonana, jest na... to zamknięcie jest potrzebne, naprawdę? Tak.
to zamknięcie niestety jest potrzebne, bo inaczej, widzisz, on tutaj... Jest to podcięcie, jest takie specjalne. No, żeby, wiesz, żeby on sobie nie wylatał. I pochwa jest przemyślana, tylko po prostu jest nie w moim stylu, jest bardzo, bo można ją zawiesić na tej pętelce. Na tej pętelce, tak, żeby tam se dyndał. Bardzo nisko dyndał. Jest, tak, jest. I wykonana jest naprawdę bardzo, bardzo ładnie, bo nie muszę powiedzieć, że słuchajcie, czy szwy na przykład, tak, czy przeszycia, czy wykończenie tutaj skóry. No, super jest zrobione. No, jest zrobiona bardzo, bardzo poprawnie, tak. Tutaj, wiesz, ten fajny patencik z tą gumką. Tak, żeby prawda, wiesz, ja. Tak, że która wiesz, która robisz pyk i ona odciąga ci ucho, spoko sprawa, też bardzo mi się podoba, bardzo fajny patent. Tutaj skręcone na śrubki, czy tam na te tak zwane skręcane nity. Obmalowana w środku? Proszę? Obmalowana w środku? No nie. Przykro mi. Pasuje, wiesz, wszystko jest spasowane bardzo, bardzo fajnie. Podoba taka mi się. Taka pancerna pochwa trochę jeszcze by się przydała, na przykład pętelka na przesiwkę. No, zażrą mnie te komary. No, nie tylko ciebie. No, takie oto. Cudo. To ciekawa, muszę się spojrzeć na pracę tego Pawła. Nie, fajne, fajne, bo pracę widziałem jego noże, zajrzyjcie sobie do na jego stronę. Na pewno będzie, mówię, na pewno będzie tutaj w linkach na dole. Będziecie mogli sobie zerknąć. Jak a to... nie wiadomo, ile on chce za ten nóż? Nie, nie pytałem. Ciekawie. Nie mam pojęcia. Podoba nam się. Pomimo, że tutaj są jakieś tam niedociągnięcia, ale to nie są niedociągnięcia dramatyczne, a nóż jest bardzo, bardzo fajny. Bardzo fajna robota. Zapoznajcie się z produktami na stronie Pablo Custom Knives. Zapraszamy Was na naszą stronę, na grupę. Lajkujcie, komentujcie, zostawiajcie łapki. Na Instagrama, na bloga, tak. Na którym ostatnio nic nie piszę, bo nie mam czasu, ale coś muszę napisać. No. Zostawiajcie komentarze. I co? I do zobaczenia w następnych produkcjach. See you later. See you later.